A takiej miejscowości, miasta, w których PIS wygrał, to trzeba bardzo dokładnie się przeglądać, czy tam nie mam, że tak powiem, ograniczenia cywilizacyjnego. Czyli czy za moment się nie okaże, my chcemy, my na przykład jako nowoczesne, jesteśmy zdecydowanie za rozdziałem Kościoła i Państwa. Będziemy patrzeć, czy nie okazuje się, że są jakieś grunty przekazywane Kościołowi. Mamy zamiar patrzeć, czy nie ma ideologizacji szkół, bo no to ale niestety nie jest. że ci, którzy głosowali na PIS i te okręgi, które głosowały na PIS, to są zapóźnione cywilizacyjnie? Dlatego, że jeżeli obserwuję jednak to, jak się rozwijają, te miasta, te regiony, w których rządziła poprzednio koalicja PopeSel, to mam poczucie, że to był dobra robota.